Lidera strzelców całej naszej Energa Basket Ligi. Pierwszy w tej klasyfikacji. No i jak ta druga połowa będzie wyglądała, też nie trafia. Wow! Ale dobija Bojanowski, który jest w pierwszej piątce w miejsce Bela. O właśnie, i ten matchup na pozycji 4 już nie wygląda tak dramatycznie dla Astorii. Gdyby tam był Bel, na pewno Chyliński miałby problemy z ustaniem, z obroną tyłem do kosza. Z Bojanowskim może Astoria grać inaczej. Przed chwilą widzieliśmy, wypadła piłka tam zawodnikom Anwilu Wocławek, ale nikt po nią się nie schylił. Teraz też strata wymuszona.